Ludowy Klub Sportowy pod Halankami Milówka powstał w 1948 roku. Obiektem sportowym klub dysponuje od 1978 roku. Była wtedy jedna płyta główna, bez żadnego zaplecza. Z pomocą Urzędu Gminy obiekt zaczął być modernizowany. W obecnym stanie obiekt dysponuje główną płytą wojska piłkarskiego, 109 m na 69, Trybuną krytą na 264 miejsca, siedzące, boiskiem sztucznym typu Orlik, bieżnią lekkoatletyczną 200-metrową, boiskiem do piłki siatkowej i koszykówki, boiskiem piaskowym do piłki plażowej, dwoma kortami ceglanymi do tenisa ziemnego, siłownią z siedmioma stanowiskami do ćwiczeń, budynkami sportowymi, w których mieszczą się. Biuro klubu, świetlica, pięć szatni i przebieralni oraz magazynkami sprzętu sportowego. Z obiektów korzystają sportowcy i członkowie LKS pod milówka oraz popołudniami i weekendy, wszyscy chętni oraz czasowicze obiekty wykorzystane są także z okazji dni milówki przeprowadzane są turnieje tenisa ziemnego, piłki siatkowej, plażowej oraz Różnego typu zawody strażackie. Przeprowadzane są też zawody lekkoatletyczne młodzieży i dzieci niepełnosprawnych. Z obiektów korzystają także szkoły gminne oraz zespół Szkół ogólnokształcących i Technicznych, mieszką, mieszczący się tutaj u nas w Milówce. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żywcu. W ramach swojego kalendarza imprez sportowych wykorzystuje nasz obiekt na zawody mini piłce nożnej Chłopców i Dziewcząt Szkół Podstawowych oraz Piłki Siatkowej Plażowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Średnich Powiatu Żywieckiego. Corocznie odbywa się tu około 30 imprez w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego. W roku 2018 odbyły się uroczyste obchody 70-lecia. Klubu LKS Podhalanka Milówka. Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej pan Henryk Kula w towarzystwie prezesa Podokręgu Żywiec Dariusza Mrowca odznaczył honorowymi odznakami działaczy klubu sportowego z Milówki. W roku ubiegłym 11 maja 2019 odbył się trzeci piknik wybitnego reprezentanta Śląska, który organizował też Śląski Związek Piłki Nożnej. Imprezę zaszczycili swoją obecnością wybitni piłkarze, m.in. pan Stanisław Oślizło, Jan Kowalczyk, Piotr Piekarczyk, Jerzy Wijas, Włodzimierz Lubański, Jan Furtok, Stefan Majewski, Grzegorz Więzik, Janusz Jojko oraz asystent naszego głównego trenera Jerzego Brzęczka, pan Radosław Gilewicz. W trakcie turnieju przeprowadzono zawody dla dzieci. I młodzieży w mini, w mini piłkę nożną na czterech boiskach. Imprezę zakończył mecz wybitnych piłkarzy z drużyną Old Boyów Bielskich Orłów. W roku 2002 a potem 2003 reprezentacja Polski juniorów do lat 16 pod wodzą Andrzeja Zamilskiego rozegrana rozegra na naszym obiekcie mecze piłkarskie międzynarodowe Polska-Czechy oraz Polska-Słowacja. W obu meczach wynik był jeden 1, 1 i 2-2, które zakończył się remisami. Dysponujemy trzema drużyniami. Seniorzy grają obecnie w lidze okręgowej Skoczowsko-Żywieckiej oraz juniorzy w trzeciej lidze śląskiej, a trampkarze także w podokręgu Żywiec.